Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przybył i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanie Galilea pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd zaczął Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Oto słowo Pańskie. Pierwsze już słowa dzisiejszego pierwszego czytania niosą tak wiele nadziei. O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga. Warto oczywiście czytać dalej to zdanie, ponieważ zachowujemy Jego przykazania. O co prosić będziemy, otrzymamy. Warto na początku tego dnia pomyśleć, o co przyszliśmy prosić Boga tutaj do świątyni, na mszy świętej. Czy rzeczywiście o świętość naszego życia? Bo właśnie zachowywanie przykazań Bożych sprawia, że wiemy, o co należy prosić. Zachowywanie przykazań Bożych pozwala nam zrozumieć, co naprawdę jest miłością Boga, drugiego człowieka, siebie samego w naszym życiu. Korzystamy zatem dzisiaj ze spowiedzi świętej, aby zachowywać Jego przykazania, aby osądowi Kościoła oddać swoje życie, swoje postępowanie. Stąd odkrywamy pierwszy piątek miesiąca jako wielką łaskę, jaką otrzymujemy od Pana Boga. Łaskę, która nadaje pewien rytm naszemu życiu duchowemu. Wszyscy wielcy święci Kościoła mieli rytm również przyjmowania sakramentu spowiedzi świętej. Pamiętamy święty Jan Paweł II, co dwa tygodnie regularnie przystępował do spowiedzi świętej. Rytm pracy. Pracy nad sobą, stawianie sobie wymagań, stawianie sobie celów, do których chcemy dążyć. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, gdy dowiedział się, że Jan został uwięziony, że przychodzi również moment jego prześladowania, a zapewne widział już perspektywę swojej śmierci, oddania życia za nas, oddala się na północ Galilei, do miejscowości, do miejsc, które najszybciej odpadły od Izraela, stąd były miejscami, gdzie szerzyło się pogaństwo. I zobaczmy, że to nie ci ludzie przyszli do Chrystusa, ale On ich szukał. To On przyszedł tam i światło zabłysło dla krainy cieni. W tej grupie osób tak bardzo potrzebujących Jezusa jest każdy z nas. To nie my znaleźliśmy Boga, to Bóg nas znalazł i do siebie doprowadził, tak jak owych chorych, sparaliżowanych paralityków,
których przynoszono do Jezusa. Może dzisiaj warto też pomyśleć, kogo chcielibyśmy przez naszą modlitwę, dobre słowo, przykład życia przyprowadzić do Jezusa. Nie do siebie, do Jezusa, bo tylko On jest światłością świata. Amen. O Zbawca Kościół, Bogodnaczki, to lud do nieba wiódł, wiedziesz bram, zanuj z drogi męka wiewe werniki, daj dziwę pomoc, zeweć mi nam, jedne wemu trójcy, chwała czyjem, niech będzie chwała w każdy czas, niech on wierzy w tym, że wybyciem z tym, bo i czyś nie rajeciej darzy nas. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa świątynią Boga, serce Jezusa przybytku najwyższego, serce Jezusa domie Boży i bramo niebios, serce Jezusa gorejące ognisko miłości, serce Jezusa sprawiedliwości, miłości, skarbnico. Serce Jezusa dobroci, miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa ze lżywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Jezu cichy i pokornego serca, módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. O Jezu Najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Świętych, 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 święty zawsze święty, Jezu jesteś w niebie powojęcie, przy Najświętszym sakramencie. Świętych, 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 święty zawsze święty, Jezu jesteś w niebie powojęcie, przy Najświętszym sakramencie. Święty, 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 módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Serce Jezusa, proszę najgorętej, prawnie Cię kocham, kocham coraz więcej.
szukam coraz więcej. Serce Jezusa proszę najgoręcej. Prawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. Prawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. Serce Jezusa proszę najgoręcej. Prawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. Prawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. Serce Jezusa proszę najgoręcej. Prawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. Prawnie Cię kocham, kocham coraz więcej.